pozarządowych w szkołach. Postanowiliśmy to sprawdzić na podstawie dokumentów i naszych osobistych wizyt w kuratoriach. Dzisiaj jesteśmy w kuratorium małopolskim, które tak naprawdę było inspiracją do tych kontroli, ponieważ to pani kurator Małopolska w jednym z wywiadów radiowych powiedziała, że około 400 skarg zostało przesłanych. Rozumieliśmy, że do kuratorium małopolskiego jako skargi rodziców właśnie na działanie bezprawne organizacji pozarządowych w szkołach. Kiedy przed kilkunastoma dniami przyjechaliśmy tutaj do kuratorium małopolskiego, okazało się, że sprawy, o których pani kurator mówiła, to są sprawy, które wyczytała w raporcie Ordo Iuris i Fundacji Rodzice Chronią Dzieci, że nie przeprowadziła żadnej kontroli, nie sprawdziła, czy te dane w raporcie, który pozyskała jako urzędnik państwowy, są danymi prawdziwymi, a na pytanie, dlaczego tego nie zrobiła, odpowiedziała, że ona wierzy Ordo Iuris. Więc wydaje się, że nie tworzyliśmy w Polsce takiego prawa i takich instytucji, które byłyby rządzone przez organizacje pozarządowe, w tym przypadku przez Ordo Iuris. Pani kurator jest organem administracji rządowej, odpowiada za bezpieczeństwo dzieci. Jej obowiązkiem jest spełnianie swoich obowiązków, a nie oddawanie decyzji w ręce organizacji pozarządowej typu właśnie Ordo Iuris. Ponieważ nie uzyskaliśmy na poprzedniej kontroli dokładnej informacji, co dzieje się w kuratorium tutaj w Małopolsce, ile skarg rodziców zostało wysłanych, przyjechaliśmy dzisiaj po raz drugi. O tym, co zastaliśmy z kuratorium, opowiedzą posłowie, a ja może opowiem o tych kontrolach, które przeprowadziliśmy już w Polsce. Ja byłam osobiście w Katowicach, byłam osobiście w Opolu i okazuje się, że w wyniku tych kontroli skarg rodziców jest zero albo są to pojedyncze przypadki. Więc to, te opowieści o tym, że potrzebny był lex Czarnek, że trzeba odebrać rodzicom prawo do decydowania o zajęciach pozalekcyjnych w szkole, są wyssane z palca. Tak? To nie są przepisy tworzone na podstawie wniosków rodziców, bo my jakoś w tych kuratoriach takich wniosków nie widzimy. Natomiast te przepisy są tworzone po to, żeby o tym, jakie organizacje mogły wchodzić do szkoły, decydowali polityczni kuratorzy, a jak widzimy tutaj w Małopolskim, to pewnie ta główna decyzja będzie w rękach Ordo Iuris. Proszę Państwa, ja w tym tygodniu miałam okazję być w kuratorium łódzkim, gdzie się okazało, że nie ma żadnych takich skarg. Kuratorium mazowieckim, które obejmuje 6,5 tysiąca pracownych, okazało się, że takie skargi w ciągu ostatnich 5 lat było ich 4. Byłam w kuratorium kieleckim, gdzie tych skarg było dokładnie 0. I w kuratorium lubelskim, gdzie w ciągu tych 5 lat była jedna skarga o działania okultystyczne, gdzie się okazało, że to fundacja, która pomaga w takim budowaniu samopewności dzieci i szczerze mówiąc, no takim psychologicznym i z okultyzmem nie miała nic wspólnego. Dzisiaj jesteśmy tutaj w kuratorium krakowskim wspólnie z panami posłami. Chciałam powiedzieć jedną rzecz, że lex Czarnek ma jeden cel, to żeby kuratorowi dać możliwość zabraniania dzieciom uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, czyli żeby zamiast rodziców to właśnie kurator decydował, które zajęcia mogą być, a które nie. Przy czym muszę powiedzieć, że w kuratorium lubelskim pani kurator na nasze pytanie, czy wpuściłaby ONR do szkoły, powiedziałaby, że to zależałoby od tego, co przedstawiliby w scenariuszu lekcji. No więc ja delikatnie mówiąc, wolałabym jednak, żeby to WOŚP i zajęcia fundacji, które zajmują się zdrowiem psychicznym dzieci, miały wstęp do szkół, a nie ONR. Proszę Państwa, zauważmy jedną rzecz. Stoimy tutaj przed kuratorium, ale nie skończyliśmy jeszcze kontroli. Bo nawet nie zaczęliśmy. Dokładnie opowie to o tym pan poseł Sowa. Ja chciałam powiedzieć tylko jedną rzecz.
Pani kurator Nowak już 2 dni temu pisała o tym, jak chętnie nas przyjmie u siebie w kuratorium na Twitterze. Pozwoliła sobie nawet zażartować na temat naszej obecności. Natomiast dzisiaj, jak przyszło co do czego, okazuje się, że podejrzewa, że ma COVID-a. Teraz więcej opowie o tym pan poseł Sowa. Szanowni Państwo, pierwsza konkluzja to jest taka, że ta mała liczba skarg wcale nas nie zaskakuje. Ja jako ojciec Mateusza, no mam zaufanie do jego wychowawczyń, do nauczycieli. Myślę, że tak jest w większości polskich rodzin. Zawód nauczyciela to zawód zaufania publicznego i w sposób naturalny jesteśmy przekonani, że robi wszystko, aby jak najlepiej wykształcić nasze pociechy. Ale dzisiaj jesteśmy tutaj w Małopolskim Kuratorium Oświaty już po raz kolejny. W trakcie poprzedniej kontroli dowiedzieliśmy się, że w przeciągu 6 lat tych skarg było zaledwie 6 w Małopolsce. Chcemy dzisiaj otrzymać protokoły z tych kontroli, o które wystąpiliśmy już we wtorek. Jest to nam po prostu uniemożliwione. Co prawda pani kurator została w domu, bo ma podejrzenie COVID-a. To w tych czasach jest zupełnie normalne i nie mamy to, o to absolutnie żadnej pretensji. Natomiast pandemia nie może zwalniać żadnego urzędu z pracy. Praca zdalna nie polega na tym, że siedzi się w domu i nie ma z tą osobą żadnego kontaktu. My mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją, że nie możemy się skontaktować z panią kurator, z panią wicekurator. Drzwi dyrektorów wszystkich, wszystkie drzwi wszystkich dyrektorów w tym budynku są pozamykane i dyrektorów nie ma. Znalazła się po pół godziny jedna odważna, która przyszła i będziemy, myślę, kontynuowali to spotkanie z panią dyrektor z Kwary. Na tym nie polega praca zdalna. Praca zdalna polega na tym, że za pośrednictwem środków komunikacji jest możliwość efektywnej pracy w instytucji, w której się pracuje. My 3 dni temu poprosiliśmy o konkretne dokumenty, o 9 wyników kontroli, bo 6 kontroli na skutek interwencji rodziców i 3, które zostały podjęte przez Kuratorium Oświaty, niejako z urzędu, z własnej inicjatywy. Chcemy to po prostu zweryfikować i nie wyjdziemy z tego budynku do momentu, aż protokoły zostaną nam pozwolone. Bo musimy czarno na białym pokazać, że to, co opowiada pani kurator Nowak, to jest po prostu jakiś science fiction, nie mający absolutnie nic wspólnego z rzeczywistością. Że mamy do czynienia z fanatykiem pisowskim, który w imię zakłamanej ideologii wyłącznie narzuca własną narrację, która nie ma nic wspólnego z żadnymi zagrożeniami, które są, a przede wszystkim nie ma nic wspólnego z tym, co dzieje się w naszych szkołach. Jeśli dzisiaj jeszcze z większą determinacją będziemy występowali przeciwko ustawie Lex Czarnek, to będziemy to robili jako rodzice, którzy nie chcą, aby o wychowaniu naszych dzieci nie decydowali nauczyciele, wychowawcy, tylko fanatycy de facto religijni, tacy jak Barbara Nowak. Przeciwko, myślę, że w Małopolsce nie trzeba zbytnio przekonywać, bo każdy wie, na jakiego człowieka wychowałaby Barbara Nowak małopolski górz. Chciałam powiedzieć, że bardzo chętnie byśmy porozmawiali z panią Barbarą Nowak zdalnie, jeżeli czuje, że chroni nas przed koronawirusem. My to rozumiemy. Jest taki czas, że każdy może podejrzewać, że miał kontakt z osobą zarażoną, ale próbujemy się dodzwonić. Właściwie tutaj panie z sekretariatu próbują się dodzwonić do pani kurator Nowak od godziny i od godziny nie odbiera ona telefonu, mimo tego, że podobno świadczy zdalnie dzisiaj pracę. Ja tylko, proszę Państwa, zastanawiam się, jak zareagowałoby kuratorium w dniu dzisiejszym, gdyby coś się stało w którejś placówce oświatowej. Gdyby coś się stało tutaj w województwie małopolskim, tak? Wiemy, że są ferie, wiemy, że jest nauczanie zdalne, ale przecież to nie zwalnia kuratora i całego kuratorium z pracy i wykonywania swoich obowiązków. No zastanawiam się, gdzie rodzic, nauczyciel, dyrektor
czy samorządowiec mógłby się dzisiaj zwrócić, gdyby potrzebował pomocy kuratora. Tak? My tutaj jesteśmy, nie ma kuratora, rozumiemy, koronawirus nie wybiera, życzymy pani kurator zdrowia, ale nie ma pani wicekurator, nie ma dyrektorów departamentu, nikt nie jest w stanie nam udzielić informacji. I pytanie, my jako posłowie sobie poradzimy, tak? Ale pytanie, czy poradzi sobie mama, ojciec, czy poradzi sobie nauczyciel, dyrektor szkoły, czy samorząd w sytuacji, kiedy coś się dzisiaj stanie w którejś szkole, placówce oświatowej na terenie województwa małopolskiego. To pytanie chciałabym zadać też pani kurator. Czy mają państwo jakieś pytania? To ja chciałbym prosić o komentarz do liczb, bo nasza redakcyjna koleżanka Krystyna Słuchacka policzyła wszystkie skargi. Okazuje się, że w ciągu ostatnich 6 lat tych skarg było 27. Na 16 godzin żadnych skarg. Jak państwo komentują te konkretne liczby? No i w takim razie pozycję z Czarnej, czy tak to ma naszym sobie życie? No te dane, pani redaktor, zostały też częściowo potwierdzone w naszych kontrolach, ponieważ w niektórych województwach, które są opisane w artykule, już byliśmy, w innych będziemy. To pokazuje, że Lex Czarnek jest ustawą ideologiczną, ustawą, która ma upolitycznić szkołę, ustawą, która ma wziąć szkołę pod but kuratora i ministra edukacji, że niepotrzebne są specjalne przepisy, że szkoły, nauczyciele, dyrektorzy, rodzice w tych małych społecznościach szkolnych doskonale radzą sobie z tym, jakie organizacje pozarządowe zaprosić na terenie szkoły. Tych konfliktów nie ma w szkole. Te kontrole pokazują, że tych konfliktów po prostu w szkole nie ma. Bo gdyby były w konkretnej szkole, to te skargi z konkretnej szkoły, od konkretnych rodziców byłyby w archiwach kuratoriów oświaty w całej Polsce. Te archiwa są puste. W tych archiwach nie ma tych skarg rodziców. Są to pojedyncze przypadki i często przypadki, które są wyjaśniane. My też dlatego chodzimy na kontrolę, żeby popatrzeć, czego dotyczyły te przypadki, które rzeczywiście są te 27 czy ile jeszcze sprawdzimy, bo nie ze wszystkich kuratoriów jeszcze dane są. Ale to pokazuje, że ta ustawa nie jest po to, żeby pomóc szkole. Ta ustawa jest po to, żeby szkołę wziąć pod but, tak? Żeby zabrać kompetencje rodzicom, zabrać kompetencje nauczycielom, bo może przypadkiem będą chcieli zaprosić albo zorganizować w szkole sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja słyszałam pana ministra Rzymkowskiego, który mówił o tym, że jeżeli jeden rodzic się sprzeciwi, to taki sztab nie będzie mógł działać, mimo że 999 rodziców się na to zgodzi. To jest ustawa, która krępuje szkołę, zamyka szkołę przed światem, tak? A wszystko po to, żeby nie pozwolić dzieciom zobaczyć, jaki jest świat naprawdę. Chciałam powiedzieć jedną rzecz, że kiedy byliśmy u pani prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy, obiecałyśmy jednocześnie, że zrobimy wszystko, żeby przedstawić również te informacje precyzyjne, na ile ustawa Lex Czarnek była oparta na danych, a na ile to była rzeczywiście próba pana ministra Czarnka, szczerze mówiąc, na wypromowaniu się na edukacji. Mam wrażenie, że on postanowił zrobić wielką karierę polityczną, ale kosztem dzieci. To, co proponuje Lex Czarnek, to jest niszczenie polskiej szkoły. I my chcemy zrobić wszystko, żeby to zatrzymać. Liczymy na to, że na końcu jest podpis pana prezydenta i możliwość weta. Jeżeli przedstawimy konkretne argumenty, które pokażą, że nie ma zagrożeń, że za każdym razem, jeżeli rodzic na poziomie szkoły może decydować, to nie ma zagrożeń, to w tym momencie będzie większa szansa na to, że prezydent Andrzej Duda zawetuje złą ustawę jako Lex Czarnek. 20 parę przypadków, część tych informacji, które miała pani Słuchacka, to już od nas, ponieważ nie wszystkie kuratoria chciały jej odpowiedzieć. 20 parę przypadków na całą Polskę, czyli na... Przez 6 lat. 20 parę przypadków na 23 tysiące placówek przez 5 lat.
to oznacza, że realnie problem nie istnieje. Że minister Czarnek sobie wydumał problem i postanowił go rozwiązać. Czyli budujemy pseudokryzys i złą ustawą rozwiązujemy ten kryzys w postaci zabrania prawa rodzicom do decydowania. Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną rzecz. Minister Czarnek mówi, że on daje większe prawa rodzicom. Nie. Minister Czarnek zabiera rodzicom prawo, ponieważ to pani kurator Nowa, a nie pan Kowalski, ojciec Jana ze szkoły w Krakowie, będzie decydował, jakie zajęcia będą mogły być dla jego dziecka w danej szkole. W tej chwili wszędzie usłyszeliśmy od kuratorów bardzo jasnych, widzi problem. Po to, że chce na głowach dzieci robić swoją karierę polityczną. Marzena Gitler, Głos 24. Czy z tej dzisiejszej kontroli państwa zdanie wynika, że kurator nie funkcjonuje tak jak trzeba? Czy to jest kolejny pretekst do tego, żeby odwołać kurator Nowak? No, jak państwo już słyszeliście, kuratorium dzisiaj nie funkcjonuje, tak? Rozumiemy, że pani kurator jest chora, że czeka, otrzymaliśmy informację, że podejrzewa, że jest zarażona koronawirusem. Czeka na teleporadę. Tak, i czeka na teleporadę. Natomiast kuratorium ma jeszcze wicekuratorów, dyrektorów departamentu, pracowników. No dzisiaj niestety z naszej wizyty wynika, że kuratorium nie działa. Tak? Że państwa nie ma, czy nie chcieli rozmawiać? No, części nie ma, większości nie ma. Większości nie ma. Zażądaliśmy wykazu osób. Tak. Znaczy, jest jedna pani dyrektor, ponieważ tak, pani kurator czeka na teleporadę. Pani wicekurator pojechała do Tarnowa, bo ma dzisiaj bardzo ważne jakieś rzeczy w Tarnowie. Dwóch dyrektorów nie ma dzisiaj fizycznie, bo prawdopodobnie są na zdalnych. W takiej sytuacji, szczerze mówiąc, jeden z nich powinien zapewne... Ale w sekretariacie o tym nie wiedzą. Ale w sekretariacie nie wiedzą, próbowaliśmy dostać też księgę, można powiedzieć, wyjść, czyli informacje, czy formalnie są w tej chwili na pracy zdalnej, czy nie. Na razie tego nie otrzymaliśmy, czekamy też na ten dokument. Jest jedna pani dyrektor, którą w końcu sprowadzono, która nie zajmuje się tą sprawą, ale postara się dla nas wyciągnąć te dokumenty. Czekamy w tej chwili na te dokumenty. Zapewniam, że my zostaniemy tutaj tak długo, jak będzie potrzeba, bo my mamy prawo do wglądu dokumentów nawet bez obecności pani kurator, pani wicekurator i dwóch dyrektorów. To chciałem właśnie dodać, bo pan poseł powiedział, że zostajecie w rynku, dopóki nie dostaniecie dokumentów, tak? Czyli zaczyna się coś w rodzaju okupacji. Jeśli można, oni doskonale wiedzieli, że będziemy dzisiaj, bo dostali korespondencję. Tak naprawdę ta kontrola mogła trwać 20-30 minut i wszystko powinno być załatwione. Tych skarg wiemy, że nie jest przecież tak wiele. Natomiast na nas w sekretariacie czekał radca prawdy, rzecznik prasowy, kuratora i dwie sekretarki. To jest cała ekipa, która uczestniczyła. Radca prawny starał się na wszelkie możliwe sposoby doprowadzić do tego, abyśmy opuścili kuratorium. No ale tak się składa, że mamy zbyt duże doświadczenie w urzędach. Pani minister edukacji, ja też znam specyfikę funkcjonowania urzędów w Małopolsce, więc to nie było dla nich takie proste. Przywołaliśmy konkretny artykuł 19 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Wywoływaliśmy po kolei wszystkich dyrektorów, którzy są. Wskazywaliśmy pomieszczenia, w których powinni się znajdować. Nasz się wreszcie pani dyrektor Skwarek znalazła. No ale przyznam szczerze, że przygotowywanie tych dokumentów trwa strasznie długo. Jeśli tak funkcjonuje ten urząd, to znaczy, że on jest sparaliżowany, że on w ogóle nie funkcjonuje. Znaczy, że osoba kierująca tym urzędem nie ma zielonego pojęcia, jak powinien być zorganizowany Urząd Administracji Publicznej. Urząd ma być efektywny, transparentny, dostępny dla każdego, obojętnie w jakiej formie, który ma jakiekolwiek sprawy do załatwiania. Tutaj po prostu dzisiaj ten urząd jest zaprzeczeniem jakiegokolwiek normalności. Ja muszę jedno zdanie do tego dodać, że jest jedna działka i jeden obszar, w którym ten urząd działa nadzwyczaj efektownie i efektywnie. A mianowicie to jest dyscyplinowanie nauczycieli i postępowania dyscyplinujące tych nauczycieli w całym województwie małopolskim. Korzystając z państwa obecności, to chciałbym tylko przypomnieć, że w zeszłym roku zrobiliśmy kontrolę, z której wynikało, że 50% wszystkich postępowań dyscyplinarnych, które się odbywają w całej Polsce,
odbywa się właśnie w Małopolsce. Większość z nich jest nawet przez Ministerstwo Edukacji zwracana tutaj jako niezasadne. Dzisiaj też złożyłem w tym aspekcie kolejne pytania, jak sprawy się miały w 2021 roku, czy po tej ubiegłorocznej kontroli może pani kurator w tym obszarze trochę swoją efektywność zmniejszyła, ale to dopiero się dowiemy za jakiś czas, jak nam odpowiedzi. Trzeba teraz dyscyplinować panią kurator. Tak, ja wczoraj byłam w Opolu i dostaliśmy tam wykaz spraw, skarg rodziców z tych prawie 6 lat. Bez żadnego problemu na pytanie pana kuratora, dlaczego tak szybko, tak, że tutaj jesteśmy pod wrażeniem, że to tak porządnie jest przygotowane. On powiedział, no jest prowadzona dokumentacja, jest taki dział 1410, jest to wszystko komputerowo prowadzone, wystarczy to wydrukować. No i my na taki wydruk czekamy. W Lublinie było podobnie. Jeszcze jakbym mógł się zapytać o sprawę niezwiązaną do końca z tematem, czy dostali państwo dodatkowy przelew z Kancelarii Sejmu i czy wiedzą państwo, za co jest tak poza przede wszystkim i czy tak jak proponuje pan Donald Tusk, przekażecie te pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej? Z tego co wiem, bo dowiadywaliśmy się od różnych polityków, różnie to bywa. Jedni dostali, jedni nie, to chyba zależy od tego PIT-u 2 słynnego. Natomiast większość z nas i tak wspomaga WOŚP. Ja policzyłam, że już w tym roku na WOŚP przeznaczyłam 300 zł, a czeka mnie jeszcze prawdopodobnie kilkaset, bo zorganizowałam aukcję polegającą na kolacji, na którą zapraszam do restauracji. Została ona wylicytowana. Dzięki temu kolejne 2900 pójdzie na WOŚP, a ja oczywiście ufunduję zdobywcy wspaniałą kolację z winem, bo taka była oferta. W związku z tym nas nie trzeba namawiać. Większość z nas wpłaca, większość z nas bardzo czynnie bierze udział w ogóle w WOŚP-ie, dlatego że uważam, że to jest bardzo ważna organizacja i bardzo ważny cel. W tym roku chodzi o ratowanie wzroku dzieci, czyli na okulistykę dziecięcą. Ale w ramach której nie do wyrównania? Zależy. Tak jak ja nie dostałam, ale na WOŚP płaciłam. Też płaciłam. Także nie wiem, jest jakiś bałagan w Kancelarii Sejmu. Pewnie będziemy te sprawy wyjaśniać, ale widać, że Polski Ład jest jednym wielkim bałaganem. Jeżeli z tym bałaganem nie potrafi sobie poradzić administracja rządowa, która ten Polski Ład utworzyła, no to co mają zrobić Polki i Polacy, tak? I dlatego my się dzisiaj solidaryzujemy z Polkami i Polakami, też protestujemy przeciwko takiemu wprowadzeniu Polskiego Ładu, takiemu bałaganiarskiemu procedowaniu nad ustawą, wprowadzaniu przepisów zaskakujących ludzi. Pani, co najbardziej kuriozalne jest to, ja koresponduję w tej chwili z Polski Ład, bo jest taki na Twitterze taka strona, która koresponduje i chciałam powiedzieć jedną rzecz, że dzisiaj mniej dostały sprzątaczki, które pracują na zlecenie i mają dosłownie rzędu kilkaset albo tysiąc coś złotych i odpowiedział mi Polski Ład, że to dlatego, że kwotę wolną odzyskają na koniec roku przy całkowitym rozliczeniu. Czyli panie sprzątaczki zarabiające 1000 zł będą kredytować przez ten rok polskie państwo. Muszę państwu powiedzieć, że mamy też takie podejrzenie, że ten strajk włoski w kuratorium jest związany z wprowadzeniem Polskiego Ładu. Radca prawdy kilkukrotnie przywołał, że dostał niższe wynagrodzenie. A czy pan poseł Sowa dostał wyrównanie z Polskiego Ładu? Ja dostałem wynagrodzenie, tak jak wszyscy, 1400 niższe. W ubiegły piątek otrzymałem 425 zł i tą kwotą, proszę się nie martwić, ja od wielu lat pełniąc funkcje publiczne mam dosyć rozwiniętą współpracę, nazwijmy to charytatywną, jest szereg organizacji, z którymi współpracuję i również tym razem beneficjentem tego będzie jedna z nich. Ja mogę obiecać, że na pewno u mnie to będzie 425 plus. Bo to będzie na pewno znacznie więcej. Dziękujemy, ponieważ jeszcze mamy zaplanowaną jeszcze konferencję jedną młodych demokratów. A czy możemy po konferencjach jeszcze liczyć indywidualnie? Tak, oczywiście. Chodźcie. No i tak czekamy na dokumenty. Właśnie dlatego jakoś zagospodarowałem. No pięknie, żeby nie. No właśnie.